Jest to zadanie z kategorii funkcja kwadratowa z parametrem i wiadomo, co trzeba zrobić. Na początek musimy zadbać o to, aby to równanie kwadratowe miało dwa różne pierwiastki rzeczywiste, czyli aby delta była większa od zera, a głównym problemem tego zadania jest rozwiązanie tego równania. Przy czym tutaj lewą stronę za pomocą wzorów skróconego mnożenia i wzorów Wieta zamienimy na wyrażenie z parametrem m. Na koniec trzeba pamiętać, że akceptujemy tylko te rozwiązania tego równania, które spełniają warunek z deltą. Oto współczynniki trójmianu kwadratowego i teraz wyznaczę deltę. Tutaj jest redukcja i dostajemy bardzo prostą nierówność. Nie będę jej teraz rozwiązywać, po prostu na końcu, gdy już wyznaczę rozwiązania tego równania, sprawdzimy, które z nich spełniają tą nierówność. To teraz zajmę się lewą stroną naszego równania. Potrzebne będą wzory Wieta. Tutaj suma to będzie minus b dzielone przez a, czyli po prostu m plus 2, a iloczyn to będzie m plus 4. Teraz widzę tutaj sumę czwartych potęg pierwiastków. Taka suma pojawi się wówczas, gdybym podnosił do kwadratu sumę kwadratów tych pierwiastków. Jednak wtedy pojawi się jeszcze podwojony iloczyn tych kwadratów, którego po lewej stronie po prostu nie ma, więc muszę odjąć no właśnie ten podwojony iloczyn. I teraz w zasadzie rekurencyjnie zastosuję ten sam pomysł do sumy kwadratów pierwiastków. Czyli podnosimy sumę do kwadratu, stąd suma kwadratów, i odejmujemy podwojony iloczyn tych pierwiastków. I już widzę, że mogę zastosować wzory Wieta. Teraz przekształcam wyrażenia w nawiasach i dochodzimy do takiej postaci. Widzę, że muszę podnieść do kwadratu sumę takich trzech składników. M do kwadratu, dodać 2m, dodać minus 4. Mamy na to gotowy wzór. Widzimy, że dodajemy kwadraty tych składników, a następnie takie podwojone iloczyny. A razy b, a razy c i jeszcze b razy c. To tak, na początek będzie m do kwadratu, czyli m do potęgi czwartej. Następnie dodajemy 2m w nawiasie do kwadratu i jeszcze minus 4 do kwadratu. Teraz podwojony iloczyn m kwadrat i 2m. Następnie mnożymy m kwadrat i minus 4, stąd minus na początek. I jeszcze 2m i minus 4. Resztę przepisujemy. No i teraz redukcja wyrazów podobnych. Na początek będzie m do potęgi czwartej, dodać 4m do potęgi trzeciej. Teraz mamy kwadraty tutaj, minus 8m kwadrat i jeszcze minus 2m kwadrat. To mi da minus 6m do kwadratu. Następnie mamy jeszcze minus 16m i jeszcze raz minus 16m. I na koniec 16 minus 32. Otrzymałem wyrażenie, które opisuje sumę czwartych potęg pierwiastków. To teraz wreszcie mogę się zająć tym równaniem. Nie jest tak źle, bo widzę, że 32m ulega redukcji. Na szczęście 4m do trzeciej też. I pozostają tylko parzyste potęgi m. To daje mi takie typowe równanie dwukwadratowe, które również w typowy sposób rozwiążę. Wykorzystam pomocniczą niewiadomą t, która jako m do kwadratu jest oczywiście nieujemna, co daje takie kwadratowe równanie. Obliczam wyróżnik. Tutaj uwaga na konflikt oznaczeń delta prim. I pierwiastek z tej delty prim to będzie 16. Pierwsze rozwiązanie jest ujemne, zatem porzucamy je. Natomiast drugie rozwiązanie jest już dobre. To jest 14, czyli m do kwadratu jest równe 14. Teraz pora na sprawdzenie warunku z deltą. No i widzimy, że wszystko gra.
Jeśli wstawimy 14, to taka delta jest większa od 0. Zatem m do kwadratu może być równe 14, a to oznacza, że m może być równe albo minus pierwiastek z 14, albo plus pierwiastek z 14. No i to jest odpowiedź.